Dzień dobry Państwu. Siemanko, kochani. Czesiu, Dawid, Tomuś, Jacek, Piotruś, witajcie serdecznie. O, 31 osób na razie. No ale była przerwa, więc może dzisiaj nie być zbyt dużo osób. Cześć, Zbysiu, nie gadać do mnie o komecie. Mam dość komety. Chociaż dzisiaj u mnie piękna, ładna pogoda i dzisiaj mógłbym robić kometę, ale... 30 minut temu krzał księżyc, a poza tym robię live'a z wami. No, także ten. No. Cześć, robaczki. Cześć, Edward. Cześć, Łukasz. Witajcie. Okej, okay, ja tu jestem na 20 tysiącach podglądów dzisiaj. Zobaczymy. Miałem ogarnąć, pisałem wam, znaczy nie, chyba wam nie pisałem. Tutaj Basu w każdym razie sugerował jedną rzecz, co też zacząłem od pewnego momentu podejrzewać odnośnie do zrywania tych naszych live'ów. Zasilacz. Zasilacz może nie wyrabiać faktycznie. No miałem w tym tygodniu pożyczyć, ale u kumpla na sklepie nie było zasilaczy, takich mocniejszych od mojego. I czekam, bo zamówił. Więc jak przyjdą, to pożyczę na tydzień na próbę. Jakąś 750 i założę i będziemy robić testy, bo faktycznie mój zasilacz może nie wyrabiać, bo jak tak przeliczyłem sobie moc, jaką zużywa tu komputer, wszystko z peryferiami, całymi podzespołami i innymi rzeczami, to mi wychodzi takie zużycie 580 do 630 W. Sama skrzynka, a zasilacz mam 650, biorąc pod uwagę to, że zasilacz swoje lata ma, i to, że zasilacze no nie mają nigdy 100% sprawności, tylko przeważnie to jest około 80% plus doliczyć wiek, no to niech ma 70%, to faktycznie przy pełnym takim obciążeniu może coś się dziać i jakieś napięcie nie dochodzić. Na przykład do grafiki, czy po prostu prądu może nie mieć, napięcie może mieć, a prąd może mieć zbyt mały i może też tak się dziać. Dlatego kurde... Czekam na zasilacz. czekam na zasilacz. I nie wiem, może jutro będzie, może w poniedziałek. Pożyczę i będziemy robić testy. No Piotruś, zaraz tu będzie pogadanka na ten temat. Zaraz tu będzie na ten temat pogadanka o tych kurde zdjęciach. No. No, słuchaj, ale dobra, galaktyka, tylko że to są potężne koszty takie zasilacze. No kurde, ja nawet na ten nie mam już. Ja jeszcze tej karty nawet nie spłaciłem. Tej grafiki, także wiesz, no to nie jest tak u mnie, że o, dobra, no to kupujemy. Nie, no kurde, chciałem, żeby tak było, ale tak nie jest. Dlatego donaty ustawiłem jak coś. Już na kartę prawie się uzbierało, więc tam resztę już, że tak powiem, wezmę ze swojej kieszeni. Tego debetu spłacę, a jeżeli chodzi o sam zasilacz, tak no na tym trzeba będzie kurde pozbierać, bo tu już mnie po prostu nie stać, żeby kupić. Cześć Dareczku, witaj. No, Jacek Torecki, no pomyśl, że 70-300 to jest 70-300, a 150-500 to jest 150-500. No tutaj jednak zakres ogniskowy jest prawie dwukrotnie większy. Kacper, SWSA, coś większego kup, bo potem będziesz płakał, założysz większy obiektyw, dłuższy i kurde się okaże, że nie pociągnie. Dobry wieczór, Robert, dobry wieczór. No Piotruś, Jankowiak, to zaraz dostaniesz reprymendę, nie martw się, to niech więcej osób dojdzie.
To zaraz dostaniesz reprymendę. Tu będziemy pobierać resztę zdjęć. Tak. I będę krzyczał. Oj, będę krzyczał. Panie, będzie ci to bardzo dużo kosztowało. Zajęcie tyle serwera mojego biednego, kochanego, małego, a aczkolwiek drogiego. No ja mam Chifteka, tylko że on 650 i on już swoje lata ma. Nie, pilsów nie używam. Cześć Piotruś P. Rafał Murawski, siemanko. Mariusz Kawecki. Piotruś, propos zapierdolenia serwera. Paniocku, nie ty jeden, więc tu musi być reprymenda dla przykładu. No, nie ty jeden, nie ty jeden. Dobry wieczór, Martuś. Wpadłaś na kanał przypadkiem, przypadłaś? No to się bardzo cieszę, że kolejną osobę mam na sumieniu swoim. Rozgość się, czuj się jak u siebie w domu. Tu mamy bardzo luźną atmosferę, także rozgość się, rozgość. Dzisiaj, Piotrek, wszystkie twoje zdjęcia pomijam za karę. Wszystkie idą do śmietnika. Nawet teraz możesz wysyłać sobie po pół zdjęcia. Dzisiaj idą wszystkie do śmietnika. Tak. I wszystkich innych, którzy wysłali więcej jak trzy zdjęcia na dzisiejszego live'a. Tak, kochani, bo kurde, ile razy ja się mogę produkować, co? Ile razy się mogę produkować? Wszędzie pisać, wszędzie mówić, co live mówić. Jedno do trzech zdjęć maksymalnie na live'a. Szanujcie mój serwer i to, że inni też są kurczę zdjęcia wysyłać. No, a ja tutaj, o, dzisiaj sobie wchodzę i tak, Daniel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zdjęć, kurde. Prosiłem o 3 max? No, kuźwa, a ty Piotruś okiem pryzmatu, ty już kuźwa przeszedł samego siebie. 36 czy 37 zdjęć. Dlatego dzisiaj, od dzisiaj powstaje nowa zakładka usuwanie zdjęć, gdzie będę masowo sobie zaznaczał po prostu i usuwał zdjęcia. Tak, od jutra ona sobie będzie działać, ale ja tutaj widzę kto co ile wysłał, więc nie ma tak, że a to sobie wybierz dwa, trzy zdjęcia i a resztę usuń. Widzę od kogoś więcej jak trzy zdjęcia, usuwam. Dziękuję, do widzenia. Usuwam wszystkie. To jest kara. Ban na serwer. Jednodniowy. I kochani, z tego względu wprowadzam też ograniczenie. Możliwe, że będzie od jutra działało. Dwa zdjęcia na dobę z jednego konta, z jednego IP, z jednego komputera. Także serwer więcej zdjęć nie przyjmie. Po prostu. Dlatego, jeżeli chcecie, żebym obrabiał jakieś wasze zdjęcia, to pierw przemyślcie sami, które chcecie zdjęcie, żebym obrobił. Wybierzcie je, popatrzcie, czy nie jest krzywe, czy nie jest pieprzone, czy jest ostre, czy nie ostre, że znów potem na live nie było. O kurde, złe zdjęcie wysłałem. No kurczę, no to popatrzcie, co wysyłacie, nie? No, potem to idzie w świat, żeście gówno zrobili, a nie, no, żeście spieprzyli zdjęcie. O, złe zdjęcie wysłałem. No to wyślijcie to dobre. Więc taka sytuacja, będą ze dwa zdjęcia na osobę na dobę. Możliwe, że nawet jedno na dobę. Więc. Bo ja prosiłem, mówiłem 55 live'ów. 55 dzisiaj fotogaraż. I dalej nie dociera, więc kurde, restrykcje. No, a tak poważnie, kochani, ja nie mam dużego serwera. Nie mam dużego serwera. Wasze zdjęcia dzisiaj liczyłem na serwerze, zajmują mi 17 gigabajtów. A ten serwer potrzebuje do prowadzenia dwóch stron internetowych, trzech skrzynek pocztowych i jeszcze innych rzeczy. I do przechowywania też swoich plików i przesyłania klientom. Więc, kurde, no. No. Dziś mam wenę do gadania. Czy ja wiem? Tak będę marudził, mnie plecy napieprzają jak cholera. Dzisiaj próbowałem coś zrobić. Usiadłem na przy tym oknie, co mi z tym wyjściu na taras, co mi spierdzili. Myślałem, że chociaż coś się wezmę i
posprzątam tam lepiej, nie? Bo tam jeszcze pyłu mi trochę zostało, piany tam co pospadało, to parę do podbijania z paru miejsc. Kurna, no nie idzie się schylić. Normalnie, masakra. No, dlatego też tak, no, fugować jeszcze też nie skończyłem, jeszcze mi kawałeczek został. No wiecie, tak jak mówiłem w vlogu, no dzisiaj puściłem vloga, kto nie oglądał, to jest na Borowym kanale. Jest vlogasek z fugowania i no ja mam pieski, to jest jeszcze korytarz przy głównym wejściu do domu. No mamy dwa, trzy w sumie, cztery nawet wejścia, bo nie patrzył. Bo dwa tarasowe i dwa takie normalne drzwi, nie, że tak powiem, do domu, więc no, na końcu języka mam. Więc muszę to robić na raty, po prostu, żeby były miejsca do przechodzenia, nie? Tym bardziej, że u nas ruch jest spory, bo tak, no, Chupacabra cały czas lata, Bąbel cały czas lata, kot cały czas lata, no, Rita już nie lata, ale ona to musi w najbardziej newralgicznym miejscu na samym środku leżeć, po prostu cały dzień obserwować wszystko. No, ale przynajmniej z babunią jest troszeczkę lepiej po sterydach. Już tydzień czasu dostaje sterydy. No i zaczęła chodzić, choć tyle. Przewraca się jeszcze, ale już dużo mniej. Już nawet nie muszę z nią schodzić na dwór, po schodach, na dół, pomagać i wstawać, jak się chce wysikać czy coś. No, przewracała się nawet, jak siusiu szła robić. Ze schodów potem spadała, nieraz rypła, się potukła. Trzeba było z nią schodzić powolutku, powolutku przytrzymywać ją. No też plecy przez to też siadały, nie? A to jest duży pies, kurde, ona ponad 30 kilo waży. Także, no paraliż starczy, no co zrobić, powoli ją łapię, no dostała sterydy, jest tydzień na sterydach i przynajmniej tak już sobie sama chodzi, sama sobie zejdzie po schodach powolutku, może się wysikać, że wysika się w stanie z tego sikania, no to wiecie, jak suczki kucają, nie? A ona przedtem jak kucnęła, tak poleciała i jeszcze w te siki, w to wszystko. Także, no przynajmniej jest lepiej. No mam, wiem, że sterydy nie są... Znaczy, pomagają na chwilę, że tak powiem. Ale kurde, no dobrze, żeby chociaż na chwilę im pomogły. Był biedny mój kochany pieseczek, moja córusia. Nie, Piotruś, ani jedno, kara. No, to jest 30, 36, 37 zdjęć żeś wysłał. No. A Gusiu, ale kobitek, powiem ci, na kanale mamy sporo, nawet wśród patronek mamy kilka kobitek, co mega cieszy, tylko, kurde, no, mało się udzielają. No, ale to ja się wcale nie dziwię, bo jak weszły na te nasze gay party na Facebooku patronowe, naszą konwersację, na ten chłopski spam, to wiesz, chociaż i tak teraz jest luz. Andrzejku, jedno, dwa do trzech na jeden live, bo to nie jest tak, że wiesz, ja tutaj jakoś mi to strasznie jakoś przeszkadzało czy coś, ale potem przeglądnąć to wszystko, wybrać z wami, a chcę wybierać z wami na live, nie przed live'em zdjęcia, tylko żebyście widzieli, co kto przysłał, to przeglądnięcie nawet chociażby już kilkudziesięciu zdjęć, to zajmuje sporo czasu, nie? A ja za ten czas wolę sobie troszkę z wami pogadać. Zajmuje sporo czasu, a potem jest znowuż dylemat, a kurde, a może to, kurde, i to tak, no wiecie, a też dużo tych zdjęć na live nie obrobię i jest problem potem z tym, nie? Problem z tym, inni mają płacz, a czego żeś mojego nie zrobił, a czeka już 2 miesiące, a 3, a 4, jak żeś w międzyczasie jeszcze przesłał pierdyliard i już je robiłem, no to... Dlatego mówię, restrykcje, jakieś ograniczenia muszą być pod tym względem, bo to nie idzie potem ogarnąć po prostu. A tak jak my rozmawialiśmy w poniedziałkowy live, nie poniedziałkowy, w czwartek żeśmy mieli live, a przecież w tym tygodniu zrobiłem sobie chorobowe remontowe, nie? Ten live'ik, no to, że tak powiem, zaczynamy, ja tamte zdjęcia, co mam pobrane, to ja jeszcze je trzymam, w razie czego, ale na nowo zaczynamy tę jakby serię Fotogaraż, czyli
od nowych zdjęć, tych, które się teraz wysłali, od tych będziemy obrabiać. Cześć Tomuś, witaj serdecznie. Andrzejek, Marian, siemanko. Agus, siema. No to ja do Pauli cały czas mówię. Paula plecje, bolodejs, kurę skota. Tylko, że ona nie będzie leżeć. To jest małe, to jest jeszcze młode, to jest nawet aktywne. Ona w nocy śpi tu na mnie, albo na Pauli, albo kursuje. Raz Paula, raz ja i nam śpi, przytula się i mruczy całą noc. Ale tak za dnia, ja bym ją chciał na plecach położyć, to nie da rady. A ja znowuż na brzuchu też nie mogę leżeć. Mam swojego brzusia, kurde, swój bojler. Kocioł, jak się na nim położę, to się duszę. Więc ja tylko boczek albo plecki. Agus, a wiesz co? Nasza bunia w ogóle nie drapie. Nawet jak masażyk robi, to nie drapie. A pazury ma ostre, jak nie wiem. Kurde, jakby tak przypadkowo wzięła i zadrapała, to czasami się zdarzy, nie? To jak żyletka, od razu skóra przecięta. Ale tak to, żeby jak się nawet złości, jak się na ręce weźmie czy coś, to nie. To odpycha się, ale pazurów nie wystawia, nie drapie. Cześć Wiktor, siema. No mówiłem właśnie, że z Ritą trochę lepiej po sterydach. Już sama chodzi. Powolutku z ciężarem, ale sobie wstanie jak leży. Pójdzie sobie sama sikać, zejdzie po schodach, też powolutku. Przy sikaniu się już przynajmniej nie przewraca. Także no jest lepiej, widać taki no piesek, jakby tak cofnął czas parę miesięcy. Także no tydzień jest na sterydach, a bunia, kotek, 28 marca ten Żyd mały, bo ona jest z tego, z Leżajska, to Żyd. Ten Żydzik mały mój skończy roczek równy. Nie, powiem ci, to moja jest bardzo grzeczna. Oczywiście jak to mały kot, no. Znaczy już nie taka mała, bo już prawie rok ma, ale szaleje, bawi się, czasem kwiatka jakiegoś zwali z parapetu czy coś, ale tak to jest bardzo grzeczny kot. Nie mogę powiedzieć, żeby była jakimś kotem, który bierze i kurczę, rozpieprza wszystko, jest jakiś złośliwy, drapie czy coś. Nie. Wręcz przeciwnie, bym powiedział, że coraz większy pieszczoch się robi. Codziennie jak pracuję to przy komputerze, a staram się tak pracować tak od rana do 16, znaczy najczęściej tak gdzieś od 9 do 16 siedzę przed kompem i ogarniam sobie swoje sprawy. No, wyborowe foto, zlecenia i takie tam rzeczy. Co ja to mówię? Aha, no to przez ten czas kilka do kilkanaście razy przychodzi, ja muszę poodsuwać klawiaturę i wszystko, bo no nie idzie jej zgonić, ona przychodzi, tu staje na biurku, łapki na mnie, miau, miau, ociera się zimny nosek, trzeba wziąć na rączki, przytulać, popieścić, pomruczy, pójdzie. Także, cześć Daniel, witaj. Siemanko Robert, hejo. Także ten. Dobrze, to tak. Ściągniemy resztę zdjęć. Odświeżymy tutaj jeszcze. Może coś doszło. Maćka doszło. Daniel, następny. Więcej jak 3 zdjęcia nie pobieram nawet. W ogóle żadnego nie ma. Więc pobieram tylko tych, którzy... Ja wcześniej już sobie pobrałem zdjęcia na dzisiaj. O, czekajcie, dyski się muszą rozkręcić. Mam jeden dysk, który zamula, stary HDD, kurde, nie wiem, czy ja te wziąłem, to na pewno, teraz tu Maćka wziąłem, dobrze, i drugie Maćka. Wylogowujemy, zostawiam Google, jakby trzeba było coś popatrzeć w necie i będziemy przeglądać wasze zdjęcia. No i teraz tak, na live'a nie robię wszystkiego do jednego katalogu, tak przedtem było. Robię katalog sobie, o nie wiem, pod kamerką tutaj pokazuję.
z datą live'a po prostu i tu mam zdjęcia, które zostały przysłane na live'a i tutaj mogę sobie coś porobić. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj wybiorę trzy zdjęcia sobie stąd, to już do żadnych nie wrócę. Nie, oczywiście mogę jak najbardziej przy następnym live'ie będziemy sobie wracać też. W zależności wszystko, ile zdjęć będziecie wysyłać, nie? No i na pewno do takich live'ów tematycznych, bo tutaj o, Rafał poprzesyłał kometę. Ona tutaj jest. To są staki, to tak ma być, tak ciemno. Nawet wiecie co? Zobaczmy w PS-ie. A, nie musiałem nawet tak brać. Zobaczmy w PS-ie, jak one, co tutaj się dzieje. Tak z ciekawości sam popatrzę. To weźmy, którego tego staka może weźmiemy. Odpalimy. O Jezu, jak ciemno. Jak ciemno. Ale już się pojawia Franca. Już się Franca pojawia. Muszę wyrozciągać histogram z tych mini informacji, które tutaj są. No jest, no jest, kurde, jest Frania. Ale księżyc świecił, już widzę. Świecił dziod jak nie wiem. Ale jest Frania, jest. Tu jest, widzę, zdjęcie z usuniętymi gwiazdami chyba. Dobra, tego nie zapisuję, bo to może kiedyś tam sobie zrobimy. Ja tak z gwiazdami to ja lubię, tak wiecie, tematycznie podchodzić do zdjęć wtedy. Dobra, w każdym razie obczajmy sobie, co to dzisiaj tutaj mamy. Tutaj od Borga. Takowy krajobrazik, klimacik. Fajny. Podoba mi się. Ładnie, ostro, w całym całej przestrzeni, w całym kadrze. Fajnie to drzewo, że tutaj jest. Ono mi bardzo ładnie tutaj pasuje, bo mamy tak, ściany zieleni plus ta rzeczka, no i to drzewko tutaj, jarzębina, o, to jest nawet jarzębinka. Tutaj takie rosnące. Bardzo fajnie to sobie wygląda. No już tutaj widzę, jak tutaj światełko będę sobie wpuszczał i te sprawy robił. I separował oczywiście po swojemu. Cezary. U Cezarego molo. To molo żeśmy robili nie tak dawno. To molo było nie tak dawno robione. To jest jakieś jezioro chyba, nie? Tak. I nawet z tą łódeczką. Kurde. Aż sobie muszę zobaczyć. O jest. Kuba, a może czas pomyśleć o zrzuceniu brzusia emotikon uśmiech z przymrużeniem oka? Panie, ja cały czas myślę, nawet działam. O, właśnie, tutaj mamy, nie? To zdjęcie obrabialiśmy, podobne. Też tym to molo z tą łódeczką, tu, znaczy łódeczką, z tym windsurfingiem. Tu po środku. I to też było Cezarego? Nie, to było Karolinki. To było Karolinki. To może Cezary i Karolinka to jakaś parka fotograficzna. Dobrze. Co tutaj mogę się dopieprzyć? Właśnie, dopieprzyć do zdjęcia. Tak, bo żeście prosili, żebym omawiał te zdjęcia, więc właśnie w ten sposób, gdy będziemy mieli mało zdjęć, znaczy mało, te zdjęcia będą przez was przemyślane, wysyłane po jedno, dwa na osobę, to ja będę w stanie na live sobie porozmawiać o tych zdjęciach, nawet jeżeli nie będę ich obrabiał, prawda? Kochani, światło bardzo, bardzo dobre moim zdaniem. Myślę, że nie będzie to smolisty czernie. Nawet wezmę to, odpalę w Photoshopie. Nawet nie w Photoshopie, tylko po prostu w ACR-ze. Chociaż nie, do Photoshopa i tak wróci.
Tylko podciągnę sobie. No zobaczcie, minimalne ilości smolistych czerni jest dobrze. Ja tylko teraz tak wyciągnę do omówienia tego zdjęcia. Czarku, więc tak, propos kadru. Tutaj ci wychodzi tak całkowicie z boku to molo, ten pomost. No, jeżeli nie chciałeś robić tak jak Karolina, z pośrodku, z tym kadrem środkowym, tak, no ja proponuję, żeby sobie i tak podejść i żeby to molo chociażby tak tutaj z boku, z rogu wychodziło. Ten kadr, myślę, że byłby pełniejszy, bo tak stąd wychodzi, gdzieś tu idzie i nie wiadomo, co się z nim dzieje, gdzie ono się kończy, do czego ono prowadzi. Gdybyś był bliżej tutaj niego, to zdjęcie już by lepiej opowiadało. Jeżeli chodzi o krojenie kadru, no tutaj jest całkiem przyjemne, no mamy dół, zdjęcie horyzont nie jest tak po środku. Fajnie, że więcej ująłeś nieba, bo na tym niebie tutaj się fajnie dzieje, fajne barwy. Będzie można coś tutaj można podziałać i będzie to przyjemnie wyglądało. Darek wysłał JPEGa, który jest już mocno obrobiony przez jakiś algorytm zapewne. I to zdjęcie jest małe. 4000 na 2000, więc pewnie z komórką robione w formacie 16:9. Natomiast no całkiem przyjemny kadr. Całkiem przyjemny kadr. Tylko tak, co ja bym tutaj mógł powiedzieć? To tak jak w przypadku zdjęć, które tam ostatnio omawiałem na ostatnich live'ach, bo były podobne. W tym wypadku ja bym tutaj proponował kucnąć, tak żeby ta akacja to jest chyba, nie zasłaniała tutaj tego horyzontu, tylko stworzyła taki ładny stafaż, zachodziła jedynie tutaj na niebo. Oczywiście słońce może sobie zasłaniać, ale to przyjemniej by to wyglądało wtedy i ja bym proponował też albo tą akację całą zapodać w kadrze, albo ją przykropować, albo wykadrować tak, by tego pnia tutaj nie było. I wtedy mielibyśmy tak gałęzie z tej strony, gałęzie z tej strony, ładnie tutaj trawkę, tutaj to potem pomościk, to molo i to by całkiem przyjemnie by sobie to wyglądało. Chociaż to i tak ładnie w tej chwili wygląda, jak dla mnie, także nie jest źle, ale jakbyś tak przykucnął, myślę, że byłoby o wiele, wiele lepiej, jeżeli chodzi o ten kadr. Dawid wysłał paprochy. Nie no, mamy tutaj jakieś trawy, nasiona traw, przysuszone, zeszłoroczne zapewne. Patrzę, no, z ostrością jest tu delikatny problem, znaczy ono jest ostre, tylko tak gdzieś delikatnie z tyłu dowaliła ta ostrość. Przy takich zdjęciach bym proponuję, żeby sobie troszeczkę... Patrz, jaka to jest ogniskowa, ale gdzieś tutaj chyba nie mam. Podgląd, biblioteka, metadane. Chyba nie będzie. W każdym razie... Ojejku, przepraszam. No. Standardowo muszę sobie okno uchylić. Bo już mi się gorąco robi. Ja mam tu troszeczkę domką przysłonę. Tu była 7.1, więc zapewne ogniskową tu jest coś z przedziału 300 mm, patrząc na przysłonę, a na rozmycie tła, jakie jest i na proporcje tła do tego źdźbła. Tak... No tak na 9 spokojnie można byłoby tu zamknąć, rozmycie dalej by było całkiem przyjemne, ale na pewno więcej tej trawy byłoby, na pewno więcej byłoby ostrze. Tu od galaktyki widzę mamy panoramkę i to całkiem przyjemną panoramkę, ale tu widzisz jest błąd na łączeniu, są podwójne drzewa, tu są podwójne drzewa. Jeszcze patrzę, czy jeszcze gdzieś mamy jakiś taki błąd na łączeniu. Raczej nie. Bardzo mi się podoba ta panorama. Bardzo ładna jest.
Bardzo fajnie sobie to wygląda. Tu jest też taki delikatny błąd na łączeniu. Ten błąd to nie jest też błąd łączenia programu, tylko gdy fotografowałeś, zrobiłeś zbyt wąskie zakładki. Fotografowałeś na szerokim kącie, a trzeba brać pod uwagę to, że obiektyw na bokach ma największe zniekształcenia. Dystorsje, komę, aberracje, wszystko po bokach jest zwielokrotnione wobec tego, co masz po środku kadru. Więc, jeżeli zrobisz zbyt małe zakładki, to program potem będzie się gubił w łączeniu. Chodzi tu zakładki, wiesz, zakładanie zdjęcie na zdjęcie, jak robisz panoramę. Ja zawsze proponuję zrobić więcej zdjęć z takimi jak najszerszymi, szerokimi zakładkami. Wtedy jest najbezpieczniej, wtedy program ma informacje, żeby sobie to pobrać, żeby to ładnie poskładać. I takie kwiatki się dziać nie powinny wtedy. W każdym razie to zdjęcie mi się bardzo podoba. Jacek. U Jacka był chyba jakiś filtr założony, bo widzę tutaj bliki przywaliło takowe i flary mamy. Ale może to też być samym obiektywem spowodowane. Jak się przyglądam, patrzę na ostrość zdjęcia. No i też taki nawet całkiem przyjemny kadr. Coś tutaj się w nim dzieje. Ten słup dla mnie jest niepotrzebny. Jeżeli tutaj mamy coś takiego w kadrze, to starajmy się też mieć z drugiej strony. Więc tutaj, no ale to jest tak maleńkie, że to można śmiało sobie przekropować możemy sobie śmiało przekropować przy postprodukcji. Natomiast, no niestety, gdy przekropuję, to albo stracę tu kawałek tego słupka, a też nie chciałbym go ucinać, bo to wtedy źle wygląda, albo po prostu stracimy kawałek tej chmurki. Ona tu ładnie się komponuje, mamy te i ta jedna tutaj, tak fajnie oświetlona, która pewnie przy obróbce by troszeczkę zapaliła jakimś karmazynem. No i szkoda byłoby jej ucinać. Co najwyżej zmienić format zdjęcia całkowicie na takie zdjęcie nieformatowe i ściąć tylko od boku, zmieniając proporcje zdjęcia, może tak powiem. Karolinka wysłała grzybki. I podobna sytuacja jak przy tym zdjęciu. Tam jeszcze patrzę. 1,60 sekundy. Nie, 1,250. Przysłona 8. No też by pasowało troszeczkę ją domknąć, tą przysłonę. Bo tak gdzieś tą głębię ostrości masz gdzieś tutaj. Widzę, że idzie sobie tu po tym listku i tu kawałek te grzybki. Nie ma front focusa ani back focusa. Natomiast jest lekkie poruszenie na zdjęciu. Ale szkoda, że tutaj ta reszta nie jest ostra. No proponowałbym tutaj znów domknąć troszeczkę tą przysłonę, żeby uzyskać większą tą głębię ostrości, żeby ta odległość hiperfokalna była dłuższa. Wtedy to na pewno byłoby lepsze tutaj w odbiorze, bo tak nie dość, że ten grzybek mamy całkowicie z boku, po tej stronie kadru, to on nam ucieka. Musimy się przypatrzyć. A, tu jest dopiero ostrość. Także nawet jeżeli ten liść byłby ostry, a te grzybki nie byłyby ostre, a liść byłby w tym miejscu ostry, to i tak byłoby lepsze zdjęcie w odbiorze, bo jakiś taki jeden z głównych elementów, a on tutaj, zobaczcie, jako jeden jedyny sobie leży tak na pleckach, eksponując nam ładnie swoje unerwienie, że tak powiem, prawda? Więc jeżeli byśmy w tym miejscu mieli złapaną ostrość, a nawet grzybki nie byłyby ostre, to byłoby lepiej w odbiorze, aniżeli mamy tutaj ostrość i na jednym grzybku z boku, który jest jeszcze przysłonięty listkiem, a reszta jest nieostra. No plus jakieś lekkie poruszenie. Kurde, tam mi łaskocze dzisiaj. Może ja dziękuję. Ale w każdym razie, jak najbardziej, propos samego kadru, samo skrojenie zdjęcia mi się bardzo podoba. Oczywiście nad światłami można popracować, ale w ładnym miejscu są ułożone te grzybki. Fajnie, że ten liść tutaj jest też tak wyeksponowany, że nie jest to po środku. Nie wiem co to, jakieś psiaki, opieńki czy cokolwiek. Pewnie jakieś psylocybiczne grzybki. Psylocybinka.
Fajnie, że to jest od takiej rzeki żabie perspektywy, no, no nie z żabie perspektywy, ale z perspektywy od dołu, w sensie z poziomu gruntu zrobione, nie jakieś od góry, ładnie jest wypełniony kadr, jest równiutko tutaj i to mi się jak najbardziej wtedy, za to jak najbardziej chwalę. Łukasz Grzeszek. Bardzo przyjemny zachód słońca. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo jest bardzo przyjemny. Pięknie tutaj się to wszystko maluje. Te stoki plus jeszcze te, kurde, nasze polskie bizony tutaj, czyli żubry. Fajnie sobie to wygląda. Jedynie co się mogę dopierdzielić, to szkoda, że one są tak nisko. Szkoda, kurde, żeby one były w tym miejscu, te żubry. Tutaj. Podnieść ten kadr, nie? Podnieść troszeczkę. Uciąć górną krawędzią po tej chmurze. Podnieść tym słońcem do góry. A tak to mamy słońce, linię horyzontu i słońce mamy na środku. Uciąć tutaj, podnieść, żeby one miały troszkę więcej przestrzeni i byłoby lepiej. Ale myślę, że gdy skroimy to zdjęcie na 16:9, to się to ładnie zrównoważy jakoś. Więc jak najbardziej tutaj, ale bardzo, bardzo mi się podoba ten kadr. O. Maciej. Mamy tutaj przykład boru mechowiskowego, czyli lasu bagiennego, lasu, który jest już lasem wymarłym. Zobaczcie, drzewa są uschnięte, połamane, takie tylko pnioki wystają. Takie pale, gdy torfowisko, gdy bagno podchodzi pod las, zalewa las, na przykład, no bez przykładu, zalewa las, wtedy tworzy się tak zwany bór mechowiskowy i to jest właśnie taki przykład takiego boru mechowiskowego. Ciekawe zdjęcie, podoba mi się tutaj ta gałąź, no jeżeli ona nie była przemarznięta, to w tym wypadku ja bym do niej podszedł i sobie ją troszeczkę przestawił, tak żeby tak tu boczkiem jeszcze szła. Coś mi tu stuka. Troszkę boczkiem sobie szła i szkoda, że nie jest cała gdzieś taka tutaj tak, ale mimo wszystko jest jest całkiem dobrze. No można by było tutaj coś też przy obróbce na światełkach i jeszcze coś podziałać, więc wyglądałoby całkiem przyjemnie. I drugie zdjęcie Maćka. I teraz tak, ja wiem, że nie, łatwo się mówi z mojego poziomu odnośnie kadrów i ja cały czas wiem, że będąc w plenerze nie zawsze jest możliwość, bo na przykład tutaj już powiedzmy osobnik fotografujący na przykład może nie mógł być w stanie się cofnąć, bo może akurat jakiś płot za nim stał, albo jakaś gruba baba i nie dało się cofnąć, a chodzi mi o to, żeby było troszeczkę szerzej, żeby te gałązki tutaj nie stykały się z brzegiem kadru i żeby tutaj no troszkę ten leżaczek miał jeszcze trochę tej przestrzeni tu więcej, o tak co najmniej, żeby tutaj się gdzieś kończyło w tym miejscu to zdjęcie, żeby było ciut szerzej. Więc tu pod tym względem myślę i mówię. W każdym razie całkowicie przyjemny kadr, chociaż na zdjęciu się mało co dzieje, no ale podoba mi się, jest perspektywa, te leżaki patrzą, że tak powiem, w konkretne miejsce, w to samo miejsce prowadzi ta dróżka razem z tym molo, także gdzieś to kieruje, tu nawet widzę jakaś Cessna sobie leci. Cessna? Chyba Cessna. Gdzie ona? Tak, Cessna. No. Także tu mi się to podoba. Na niebie szkoda, że się mało dzieje. No jest ponuro, no ale to mamy taki klimat po prostu teraz, nie? Marian. No i tutaj dla Mariana duże pochwalenie za to, że tak właśnie już trochę łapiąc żabią perspektywę, czyli od dołu do góry robił. Ostrościowo jest całkiem przyjemnie. Ja zawsze lubię tak, żeby jeszcze był nóżka grzybka, żeby była ostra, ale mimo wszystko zobaczcie. Tu pięknie będzie, tak, to jest chyba torfowiec. Ten mech torfowiec tutaj pięknie jest, ostry, ładny. No i plus ten pajączek, ten maleńki pajączek, pająk na tych blaszkach tutaj. Fajnie to wygląda. Natomiast opieprzeć muszę. O, już.
Halo, czy jest ten live? Bo coś mi zaczęło kręcić. Coś mi internet siada. Chwila. Pewnie sąsiad mi internet kradnie. Działa, ale widzę, że kręci coś. Widzę, że coś kręci. Nieważne. W każdym razie, tutaj mówiłem, że ten pająk pięknie się prezentuje na tym zdjęciu. Pięknie to wygląda. Natomiast opieprzyć Mariana. Muszę. Muszę opieprzyć. Spaliłeś pan. Tu jest, kurde, ten brzeg jest spalony. Tu jest tyle światła. I ten... To jest chyba chrobak podwinięty, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o tego grzyba. Ten też jest tu spalony. Spokojnie można było tu nie doświetlić z 1,5 EV to zdjęcie. Spokojnie. I mielibyśmy wszędzie i tak czy tak informacje. Tak w cieniach, jak i w światłach. Więc no tutaj to za to muszę opieprzeć. Bo jest spalone. No. Ale tak to bardzo ładnie. Patryk. Zimowo na zasadzie szedł, se zdjęcie zrobił, ale ładnie się to prezentuje, bo mamy piękną zimę i takich klimatów mamy coraz mniej każdego roku, więc całkiem fajnie to sobie wygląda. No i to było, i tutaj mamy Tomeczka. Tomuś coś tutaj kombinował panoramicznie. Czy to jest składanka, czy to jest jedno zdjęcie? Możliwe, że składanka. Przepraszam, jejku. W każdym razie, propos kadru, ten mi się podoba. Zobaczcie, przez ten zawijasz cały, który prowadzi przez całe zdjęcie. Tędy, tu idzie, tak. No i tutaj wycina przez to drzewa. Może troszeczkę tego dołu jest zbyt dużo, bo mamy bardzo szeroki kąt. Nie, to nie będzie składanka, to jest bardzo szeroki kąt. No i tutaj o, nogę mamy. Mamy kuńczynę. Ja zaraz, kochani, będę patrzył na czat. Jak mówiłem, ja patrzę, robię coś przy zdjęciach, na czacie nie siedzę. Mamy kuńczynę trójpoda. No trzeba uważać na takie rzeczy. Trzeba uważać. No. Dobra, no i tyle mamy zdjęć na dzisiaj, więc tak myślę, które można by było zrobić. Wziąłbym sobie to. Na pewno bym sobie wziął tą panoramkę galaktyki, bo mi się bardzo podoba. I te żubry. Te żubry bardzo do mnie przemawiają. Możliwe, że jeszcze coś wybiorę. Także jak zrobimy, że jeszcze coś dobiorę. W każdym razie w tej chwili sobie zaimportuję te zdjęcia. Słuchajcie, program Adobe, to też Bridge, nie? Brakuje mi jednej rzeczy, że jak klikam prawym, to nie mam tutaj... Mam na przykład otwórz kamera RAW. Ale że nie mam od razu wystawione, czy wystawione, Boże mój. Że nie mam czegoś takiego, na przykład zaimportuj jako nowa kolekcja w Lightroomie, nie? Powinno coś takiego być, kurczę. Że sobie biorę, klikam i zaimportuj do nowej kolekcji w Lightroomie. I to powinno być fajne, a tak to mamy tylko... Ewentualnie kamerę i otwórz w Photoshopie i tyle. Dobra, to i Photoshopa zamykam. Tu zaimportujemy na razie te trzy.
dodaję do fotogarażu i zaraz się będziemy robić. A najpierw wracam na czacik i już zaraz do was wracam. Kurde, mnie w nosie koci. Także was przepraszam za dźwięki. Nie no, działa, działa. Witek Bójkot to złośnik, budzi mnie od 6 rano, bo ma siku o tej godzinie. Znaczy to co? Musisz go wyprowadzić gdzieś, czy co, że cię budzi na to siku? Moja ma kuwetę w sypialni i ma kuwetę na korytarzu. Także jak śpi z nami, to... no to nas nie budzi, po prostu robi swoje. Chociaż ona gdy się załatwia, to miauczy. Kuźwa. To jest jedno. Jedynie co w nocy, co mi, jeżeli chodzi o kota, co mnie wkurza. Franca nauczyła się drzwi otwierać. Troszkę muzyczkę muszę przyciszyć. Franca nauczyła się otwierać drzwi i po prostu po tych drzwiach skacze. Ja chcę wyjść, a my śpimy w zamkniętej sypialni i skacze i ryb, aż otworzy i czasami wtedy nas obudzi. A Kuba, tam propos donate'a, wielkie dzięki za dyszkę. Jeżeli chodzi o... to ja jestem na diecie. Także powoli zwalam. Już jakieś tam mini sukcesy mam. Dieta, trochę więcej ruchu też prowadziłem, no ale plecy ograniczają. Z tym, że no u mnie moja nadwaga nie jest... nadwaga, otyłość jest. Nie jest spowodowana tym, że ja na przykład, nie wiem, za dużo żrę i się nie ruszam i tego typu rzeczy, tylko to jest po lekach, po sterydach. Mam rozwaloną gospodarkę metabolityczną całą i po prostu ja tak mam całe życie problemy z nadwagą od tych leków. Słuchajcie, ja sobie przewinę sobie czacik wyżej, żeby widzieć, co tam się dzieje. A to Agus, to jest Aguś, czyli Agusia. Dobra. Ja to przepraszam, tak Agus czytam, no bo chociażby tutaj na kanale mamy profil, jest FotoMka. I po pół roku, jak do niego mówię FotoMka i mówię jako kobita, się przyznał, że to jest Maciek. Kuźwa, więc ja już biorę i tak asekuracyjnie podchodzę do waszych ników na kanale. Marian, o, kurwierem można przesyłać. Można przesyłać kurwierem. Czekaj, tutaj już czytałem, tu już czytałem. Dlaczego staki nieba są takie ciemne? Bo tak są wypuszczone z programu. Można w programie ustawić, żeby one nie były ciemne. Ale powiem tak, wyciągając informacje w Photoshopie z ciemnego TIFFa, zrobimy to lepiej i mamy pełniejszą kontrolę nad zdjęciem, niż jeżeli na przykład zrobi to program, którym robimy staka. No jeżeli to jest dobry program, na zasadzie na przykład AstroPixel procesor, no to jemu można pozwolić, bo on naprawdę ładnie to wyciągnie te informacje, usuwając zbędne jakieś artefakty. Natomiast jeżeli to są darmowe Sequator czy Deep Sky Stacker, tak zwany DSS popularny, tak, no one sobie z tym tak nie poradzą. Po prostu spieprzą kontrasty i tego typu, i potem przy tej obróbce na przykład wyciągnięcie z nich takich ładniejszych, lepszych informacji na temat kolory, barwy i podciągnięcia ich, zaczyna się robić problematyczne.
Dlatego ja osobiście wolę, gdy ten RAW jest taki ciemny. O, Witku, współczuję, jak jeszcze do roboty dzisiaj. Parki foto są fajne, no nie? Ja bym chciał mieć taką fotoparkę do pary, no ale... Moja się nie pali. Kiedyś coś tam robiła zdjęcia ze mną, ale... No i na ślubach mi pomagała, ale... Nie lubi tego, woli telefonem. No, widzę, że na pełnym księżycu. No to dobrze, jak działa. Widziałem na OBS-ie, że mi net coś spadło, ale to czasami takie chwilowe spadki jakieś mam. Piotrek, tu chodzi o to, że jeżeli robisz sobie darki, flaty i tam inne, to program ma informacje, które może potem usunąć ze zdjęcia. Głównie tu chodzi o usunięcie hotpikseli, a tych wychodzi dużo, gdy naświetlamy długo i grzejemy matrycę, o zmniejszenie winien na zdjęciu i tego typu. Znaczy ja ogólnie tego nie robię, flatów, znaczy darków i tego typu rzeczy. Po prostu robię klatki z informacjami i... Resztę pierdzielę, że tak powiem. No ale można robić, wtedy jest troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o późniejszą obróbkę zdjęcia. W oryginale będzie ok, Galaktyka. To nie jest poruszenie, jeżeli chodzi o panoramę, tylko po prostu... Jak robiłeś zdjęcia, tak, te drzewa na bokach przy szerokim kadrze, one są bardziej rozciągnięte aniżeli po środku. To normalne wśród obiektywów przy obiektywach szerokokątnych. I była mała zakładka i program próbował sobie je zwęzić, dostosować proporcjami do reszty, żeby nie było, wiecie, normalne drzewo i dwa takie rozciągnięte. Próbował sobie zwęzić i to mu niedokładnie wyszło, bo miał za mało przestrzeni do pracy w tym wypadku. Widzisz, panie? Na nogę żeś złapał. A to widzisz, że potu z Afroamerykanina już dawno nie pije, tylko kompociki, herbatki. Tak, Dominik. S-log jest bardziej do filmu. To znaczy, ja proponuję fotografowanie we flacie. Albo w neutralny, profilu neutralnym. Ewentualnie zrobić sobie swój profil neutralny i na nim fotografować. Jeżeli chodzi o S-logi, Cinema D i tego typu rzeczy, które są jeszcze bardziej płaskie, no to to jest do filmu, ale też do zdjęć. Tylko że wiesz, kiedy się sprawdzi przy zdjęciach? Jeżeli nie robisz na RAW-ie, a robisz na JPEG-u. Wtedy masz miarę płaskiego JPEG-a, na którym możesz sobie troszkę więcej pozwolić niż ze zwykłego JPEG-a. Wtedy Cinema D się sprawdzi. Znaczy ten S-log. A jeżeli chodzi o fotografowanie na RAW-ie, to nie ma takiej potrzeby. Rozpiętość tonalna matrycy jest tak duża z RAW-a, że spokojnie sobie obrabiasz co chcesz, jeżeli dobrze sobie zrobisz ekspozycję. A takie płaskie, bardzo płaskie profile jak właśnie S-log, Cinema D, jak mówiłem, służą do filmowania. Dlaczego? Dlatego, żeby większość kamer nie zapisuje nam filmu w RAW-ie, tylko zapisuje w kodeku tam powiedzmy HS264 albo 265. Czyli to można powiedzieć, to są JPEG-i. JPEG-i zapisane po 25, 30, 60, 50, 48 klatek na sekundę, nie?
że tak powiem. I dlatego się to spłaszcza, żeby potem, powiedzmy w Premierze, czy w DaVinci, czy w Final Cut Pro, móc sobie mieć możliwość dopracowania obróbki tych filmów. Większą możliwość pracy na kontrastach, większą możliwość pracy na barwach, na korekcji, na robieniu gradingów, bez wypieprzania jakichś bandingów, artefaktów i tego typu rzeczy. Dlatego te płaskie profile bardziej sprawdzają do już kompresowanych zapisów plików, aniżeli do czystego RAW-a. Pimka, na którego jest tunel, zaraz przyniosę. Adaś, nie kasowałem biblioteki. Ja mam te zdjęcia. Tak, Marian, ale wtedy mi będzie otwierać pojedynczo każde zdjęcie, jakie kliknę w Lightroomie. A tu mi chodzi o to, żeby mi po zaznaczeniu kilku zdjęć czy serii zdjęć w Bridge'u mieć możliwość wysłania do danej kolekcji w Lightroomie albo stworzenia nowej kolekcji. O to mi chodzi. A czy Wituś, pracujesz podobnie jak ja? Bo ja też teraz w pracy jestem i sam siebie muszę słuchać. Bardzo dobrze, że takie ciemne zdjęcie nieba wypluł. Bardzo dobrze. Aguś, tak ma być, tak ma być. I potem się wyciąga informacje. Dobra, ja idę po tego pimpka i przy okazji skoczę do... na sekundę przerwy wysmarkać się, bo już Sasie się z nosa leje. Przyszłam. O, to jest mój łobuz, kochany. To jest mój łobuz, kochany. Cia. Miau, miau. Szary. Już jestem cały w płakach. A mi się z nosa leje. Dobra, no to ja sobie tu przepalę i zabieramy się za obróbkę. Widzę, że kamerkę mam ciut zbyt jasno, więc sobie ją przyciemnię. Nieco, o, myślę, że teraz jest lepiej. No, strasznie już. Kupiłem tych rolek, sobie pełno mam wszędzie na każde piętrze. Te rolki były ustawiane do ściągania tych kłaków.
Poczekamy chwilkę, bo jeszcze pewnie wszyscy, może jeszcze pewnie sporo osób poszło też na sekundę. Zazwyczaj tak jest. A tu mam wykresik oglądających, więc widzę. Na bolące miejsce, no nie usiedź. Bunia, gdzieś polazła. Już gdzieś szaleje, kombinuje. Dzisiaj na rybki polowała w akwarium. Mała Franca. No właśnie, dzisiaj coś ścina przez internet. Coś się... Nie wiem, co mu się dzieje, tak powiem szczerze, dzisiaj. Może jakieś prace gdzieś są, albo coś. Dobry wieczór, Nina. Dobry wieczór. Witamy kolejną kobitkę u nas. Witamy serdecznie. Dobrze. Hopsa. Gdzie ten Ligtrum? Może dzisiaj tak od dupy strony, że tak powiem, czyli zaczniemy od wiatraczka. No to do dupy się będzie obrabiać, bo jest panorama. W sensie... Długie zdjęcie. I będzie wam źle wyglądać. No, głupio będzie się pokazywać po prostu. To jeszcze sobie ją przeglądam. Hopsa. Dobra. Fajne niebo, coś tutaj wykminimy. No na pewno sobie podciągnę trochę na ekspozycji. Ściągnę światełek, wyjdę sobie z cieni, troszkę minimalnie dodam bieli, gdzie te czernie wyjdą, gdzieś tutaj, dobra. Przeglądamy. No tutaj mam coś ciemniej aniżeli tutaj, ale to nic, to sobie wyrównamy w miarę. Źródło światła przyjmuję, żeby gdzieś będzie tutaj, ale najpierw separujemy sobie niebo. I spróbujemy zrobić niebo. Chociaż jeszcze nie. Szkoda, że panoramę zrobiłeś w TIFF-ie. Jeżeli robisz w Photoshopie czy w Lightroomie, to możesz zapisywać w DNG. Wtedy masz w RAW-ie zapisaną panoramę. W każdym razie, ja na pewno to zdjęcie ocieplę troszeczkę. Karmazynu tylko tak nutę dodaję, ale troszeczkę ocieplam. Okej. Teraz sobie wyseparuję niebo. Zapewne będzie mi ostro mulić tutaj przy tym. Dobra, i teraz tak. Muszę przybliżać co chwilę, patrzeć co się dzieje. Tu nawet w porządku wyseparował. No tu może mieć lekkie problemy, ale nie powinno jakoś coś się dziać. Ściągniemy tu jeszcze światełek. Dodam kontrastu na tym niebie. O, i... Podjeżdżam Lichtenstein. Troszkę może przejrzystości, nieco tekstury. Dobra. Ok. Jeszcze na naszym niebie, może jeszcze to niebo sobie troszeczkę mocniej ocieplę. A co tam? Niech ono będzie cieplutkie, fajniutkie takie. Dobra, teraz jeszcze na niebie robię gradient liniowy. Pociągnę go tak pod lekkim kątem w ten sposób. Tutaj też dodam sobie troszeczkę kontrastu. Jeszcze zjadę na światłach i troszeczkę tutaj zjadę sobie na ekspozycji. Delikatnie tak, o. Dobrze, teraz wyseparujemy sobie dół. Czyli zaznaczę niebo, odwrócę maskę i mamy dół. I na tym dole na pewno chcę troszeczkę więcej wydrzeć światełek. Troszeczkę dodam sobie bieli. Nieco kontrastu. Dobrze. Troszeczkę przejrzystości. Troszkę tekstury. Minimalnie dehaze, ale tak nie za dużo. Dobra, to mamy jedno. Teraz sobie... Ja przy tym zdjęciu akurat jakoś dużo nie będę robił. Zaznaczam niebo, odwracam maskę i tutaj sobie wyseparuję jeszcze światła na tej dolnej naszej masce.
No i tu widzę, że tu mam problem. Tu jest jakiegoś cienia kawą. Niepotrzebnego cienia. Czyli zrobimy to tak, bo potrzebuję troszeczkę tych świateł mieć też tutaj ogarniętych, gdzieś w tej przestrzeni. O, myślę, że w ten sposób można podejść. I tutaj sobie też to ocieplę. O, niech będzie tak. Tu myślę, że to jest spowodowane łączeniem zdjęć. I na to mi to wygląda. Tak, tu idzie łączenie, widzicie? Tu idzie łączenie i tak wygląda, jakbyś to robił sobie to zdjęcie na niezablokowanej ekspozycji. Dlatego w tym miejscu... I tu idzie łączenie. O, tu jest ostrzej niżej tutaj. I to jest to, co wam mówiłem, że mamy... Tu mamy brzeg zdjęcia i jest nieostro, bo obiektyw po prostu jest taki, jaki jest. A większość szerokokątnych obiektywów taki jest. I program łącząc... Tu sobie nie poradził, ale poza tym tu mamy ciemniej, aniżeli mamy w tym miejscu. I tak mi wygląda w ogóle ta klatka jedna tutaj, o. Bo program nie łączy po prostej, tylko on sobie idzie zygzakami, że tak powiem. I dlatego tu ewidentnie to jakoś tak sobie szedł. Tędy. I dlatego to, o, tu nawet widać, tędy szedł też. Dlatego ta klatka, dlatego tu jest ciemniej w tym miejscu, a to jedno ujęcie jest jaśniejsze. Niestety, spróbuję to troszkę tutaj. Delikatnie zniwelować, ale to już nie jest to. Takie zdjęcia musimy robić na totalnie zablokowanej ekspozycji, na totalnym manualu. A tu ewidentnie robiłeś na jakiejś, powiedzmy, preselekcji. Tutaj jest ciemniej, bo było więcej kontrastów, więcej światła na niebie, więc aparat sobie zmniejszył ekspozycję. Tu troszkę rozjaśnił, a tu już całkiem rozjaśnił, bo tu już było dużo ciemniej aniżeli tu. I sobie ustawił, po prostu uśrednił sobie wobec nieba, czy wobec czegoś tam to światło. Ale tak być nie może. Musi być wszystko identycznie na takich samych parametrach. Wszystkie zdjęcia przy panoramie muszą być zrobione. Dobra, ja tu spróbuję to zrównać. Tu jeszcze. Żeby to optycznie jakoś przyjemniej wyglądało pod tym względem. Dobra. To jest tu. Światełka mamy w miarę zrobione. Jeszcze sobie bym je poprawił. To są te, tak. Więc troszeczkę sobie tu jeszcze delikatnie ocieplę tych światełka, co separowałem. Teraz bym tutaj przywalił sobie winietkę kierunkującą. To mocno w tą stronę wyrzucę. O, robiąc mniej więcej tak. Ojej. Ale było kichnięcie. Ojej. Ale było kichnięcie. Nawet może troszkę niżej sobie ustawię ją. Dobra, teraz na całości troszkę tekstury, troszkę dehaze'a, no i barwy. Dobra, jeszcze troszkę mniej bieli, wprowadźmy troszeczkę czerni, nieco kontrastu. Edytuję sobie niebo, na niebie mam zbyt dużo kontrastu, więc sobie go troszeczkę ściągam. Troszkę też może mniej dehaze'a. Jeszcze co bym zrobił, to bym wziął pędzelek. Wyłączona automaska, troszkę większy. Aha, raz mi kurde powiększanie na klawiaturze działa, raz nie. Przejadę sobie tutaj to miejsce i tutaj zmniejszę sobie przejrzystości. Zobaczcie, mam za dużo, to mi robi poświatę. Więc zmniejszam przejrzystości.
Ok, a można dodać nieco tekstury wtedy. Dobra. I na całości zdjęcia jeszcze sobie teraz separuję. W zakresie luminacji wytnę sobie cienie. O, niech będą tak. I te sobie tu minimalnie ochłodzę. Nawet ściągnę im karmazynu. Ale troszeczkę ochłodzę. Dobra, jeszcze bym sobie wyszedł troszeczkę z cieni na całości zdjęcia. Delikatnie. Bardzo delikatnie. Ok. Kontrastujemy kolory. Bardzo subtelnie. O, kod już po tym skacze. Po drzwiach chce wyjść. Zrobimy delikatny borowy grading barw. Czyli troszkę ciepła na światełka, troszkę chłodu na cienie. Lekkie odszumianie zrobimy, czyli tak, ustawiam sobie troszeczkę wyostrzania na, powiedzmy, na piątkę i teraz sobie odszumiania ustawię na jakieś 20, troszkę usuwanie szumu kolorowego na jakieś 15, z lekkim maskowaniem na poziomie 15, myślę, wystarczy. Z tym, że detal wyostrzania bym sobie troszkę zwiększył na około 50 i na około 70 dam detal przy... bo jest dużo drobnych gałęzi, po prostu mamy, żeby ich nie zabić odszumianiem, to detalem troszeczkę podnoszę, żeby tam mniej odszumiał, że tak powiem. Dobra, przejedźmy sobie na koniec i tutaj jeszcze drobna korekcja na barwach sRGB. O! I tak bym to zdjęcie zostawił. Zresztą tak nie da się pracować. Ja wezmę jeszcze, zamknę Lightrooma i odpalę na nowo. Normalnie... Nie wiem, mam wrażenie, że kupię zasilacz nowy i będzie to samo. No i co mi pouciekali? 28 osób zostało na live, no. 28 osób na live zostało, no chwilę człowieka zerwało. Tyle razy mówię, nie uciekajcie, ja zaraz naprawię live'a, jak zerwie. No mamy tutaj problem techniczny od paru tygodni. Taki, którego nie mogę rozwiązać, po prostu. Zdjęcie, kochani, obrobiłem. Widzę, że zerwało na sam koniec, więc nie straciliście nic. Finalna fota wygląda w ten sposób. Już praktycznie przy pokazywaniu wam to zdjęcie, tego zdjęcia, jak było obrobione, to wywaliło live'a. No. Czym to jest kierwa powodowane? Nie mam pojęcia już przecież. Szlak człowieka z tym trafi i tyle. Jeszcze próbuję tutaj. O, teraz jeszcze widzę, dostępna jest aktualizacja sterownika karty graficznej. Tak. Oczywiście teraz nie będę tego aktualizował, bo nam zedrze co całkowicie. Dobra, wracacie, chociaż 60 osób jest, ale kochani, tylko 46 łapek. No kurde, no... Dokarmmy tego YouTube'a zasonego. Ja was przepraszam za moje zmulenie. Po prostu jestem zmęczony, wiecie? Zmęczony jestem tym remontem, tym wszystkim, tymi bolącymi plecami i to jest nic przyjemnego. Dobrze, to ja powolutku sobie tutaj obrabiam, licząc, że sobie tutaj wrócicie i tam połapkujecie trochę więcej. Okej, dobra. Przy tym zdjęciu na pewno ściągam sobie na światełkach. Teraz troszkę na ekspozycji sobie wyjdę delikatnie. Wyjdę teraz z cieni też i tak wyjdę sobie więcej. Na razie tak.
I tak jak mówiłem przy tym zdjęciu, żeby no, oczko nam bardziej po tych żuberkach poszło, proponuję zrobić 16:9 w takim filmowym kadrze i ściąć górę. To już będzie się nam tutaj fajnie prezentować. A może ciut kamerkę zmniejszę, bo widzę, że mi zachodzi troszkę na zdjęcie. O, niech będzie tak. Okej. Co by można było tu zrobić? Zachód słońca. Ja tutaj bym sobie nawet pozwolił dać większą temperaturę barwową, takie 5950 kelwinów. I tak, ujmę troszkę karmazynu, tak, borowy ujmuje karmazynu, ale to tylko na całości. Teraz troszkę bieli, delikatnie, może jeszcze troszkę z cienia sobie wyjdę delikatnie. Okej. Oczywiście. Zaczynam sobie od nieba przy tym zdjęciu. Wyseparuję sobie niebo. Przyciemnię jeszcze to troszeczkę światełka. Niedużo, ale dorzucę sobie troszeczkę kontrastu. Może tutaj dodam troszkę przejrzystości i też dehaza, żeby troszkę te barwy były takie tutaj dość przyjemne. Samo niebo delikatnie bym tutaj mocniej ocieplił sobie. Na nim dodam sobie karmazynu. O, żeby był taki, żeby to był taki czerwonawy, piękny zachód. Natomiast na niebie zrobię sobie jeszcze gradient liniowy, który puszczę w ten sposób. O, może pod delikatnym kątem, tak. Pyk. Tutaj jeszcze dodam sobie troszkę więcej kontrastu. Minimalnie ściągnę na ekspozycji. To ja bym chciał, żeby był użyty troszeczkę filtr połówkowy. I tutaj sobie obniżę temperatury barwowej. Na tej samej górze. Troszeczkę sobie obniżę, ściągając nieco karmazynu. O! Coś ten desen niech będzie. Dobra. Teraz dół zdjęcia. No, dół będę chciał jeszcze rozjaśnić, więc ja sobie wezmę w tej chwili, zaznaczę sobie niebo. Oczywiście odwrócę sobie to zaznaczenie. Tu troszeczkę, może nie na ekspozycji, ale na cieniach sobie jeszcze z deka wyjdę. Ok. Ściągnę przejrzystości i ściągnę też troszkę tekstury, bo tutaj za dużo się mi już dzieje, jeżeli chodzi o te pola, o te muldy, te, jakby to nazwać się, Jezu. Kurde, na wsi mieszkam, zapomniałem, jak się nazywa. Terowki. Dobra, troszeczkę może kontrastu. Jeszcze troszeczkę z cienia sobie wyjdę delikatnie. Może mi... O, niech będzie tak. Dobrze. Teraz chciałbym sobie zaznaczyć nasze żubry. Spróbujmy to sobie zrobić. Weźmy zaznaczanie obiektów i maluję pędzlem. No, jest jeden zuber. Dodaj zaznaczanie obiektów. Kolejne zubry. Zaznaczy. Ładnie zaznaczył. Dodaj zaznaczanie obiektów. Kolejne żubry. Robię powolutku, żeby znowu nie zerwało. No, a tu nogi trochę, dobra, tam. Dodaj zaznaczanie obiektów. Także te żuberki. I zaznaczam tak tu do końca. Kolejne. Kolejne. I kolejny. I spróbuję jeszcze tutaj to poprawić. Pyk, pyk, pyk. Tu. I tu. Dobra. I teraz tak, zobaczcie, bo pomiędzy nogami mi to załapało, więc spróbuję to usunąć na zasadzie substrakt i wezmę zakres koloru. Substrakt, czyli wydziel, usuń zakres koloru i biorę sobie taki zakres kolorów. I teraz sobie to
Nie, zły zakres kolorów. Muszę pobrać inny. O, tu już jest lepiej. O, fajnie. I mam same żuberki teraz zaznaczone. Idę do tej maski i tak na żuberkach troszeczkę sobie jeszcze podniosę z cieni. Może tak delikatnie ekspozycji im dodam. Bardzo delikatnie. I ja sobie zduplikuję tą maskę. Okej. Okay. Zduplikuję tą maskę i ten duplikat wyzeruję tak jak był. W każdym razie wracam tutaj do tej maski. Dodam sobie na nich troszeczkę bieli. Delikatnie. Musi być subtelnie, one nie mogą być tak rozjaśnione, bo będą brzydko wyglądały, nie? Ale tak, troszkę rozjaśnię, troszkę może dehaze'em podjadę, żeby się zrównały tam. Teraz dodam im na nich przejrzystości i dodam na nich tekstury. O! Okej. Okay. Troszeczkę kontrastu. Tutaj tak bardzo subtelnie chcę, może na światłach je troszkę jeszcze podniosę delikatnie. Dobra, powinny sobie dobrze wyglądać. Tak, całkiem fajnie się tutaj komponują. A porównując jak były przedtem, a jak są teraz, to zobaczcie ile informacji jest z nich wydarte. Ile tych informacji tu jest. Dobra. Czyli tak, żuberki mamy. Co bym teraz chciał zrobić jeszcze, to na naszych żuberkach, na tej kopii maski, którą zrobiłem, wyseparować światła i wydrzeć z żuberków same światełka. Tam, gdzie one są delikatnie oświetlone, że tak powiem. O, zobaczcie. I to są tylko takie elementy. Oczywiście tu na nogach nie chcę mieć tego, więc na tej masce biorę substrat, pędzel, który sobie zmniejszę i usunę to zaznaczenie po prostu od dołu tutaj. Z tych nóżek. Dobrze, i to będzie nasza kontra. Światło oświetlające od tyłu te żubry. To właśnie teraz tutaj to opracowuję. Dobra, i teraz tak, tutaj jeszcze sobie podniosę to troszeczkę na bieli. To co jest zaznaczone. Jeszcze troszeczkę na światełkach i ocieplam. Ocieplam karmazyn. No Jezu. Pani maska. Może troszeczkę tu jest, że tak minimalnie. Wpuszczę więcej. O. Dobrze, teraz jest fajnie. Ocieplam karmazyn troszkę więcej na światełkach im tutaj, żeby taka kontra była fajna. Dobrze. Tu jest jedno. Zróbmy sobie tutaj troszkę taką delikatną może utratę kontrastu. Ona tu troszkę jest, ale taką troszkę większą zróbmy. Ja lubię czasami, jak jest taka delikatna utrata kontrastu. I tą pociągnę sobie tak troszeczkę tak, żeby na te nasze ziobry przechodziła. I tutaj sobie zmniejszę dehaze'a po prostu. Moje robaczki kochane. Powiedzcie mi, w którym miejscu zerwało. W którym miejscu zerwało. Ja w każdym razie zrobiłem tutaj teraz delikatną winietkę. O, w ten sposób z filtrem po zewnątrz. Gdzie troszkę ująłem sobie ekspozycji. Dodałem kontrastu i troszeczkę dehaze'a. Także to było moje ostatnie działanie na tym zdjęciu. Teraz sobie chcę wyseparować po prostu sam dół jeszcze raz, więc zaznaczam niebo, odwracam maskę i na tym dole jeszcze
biorę zakres luminacji i tutaj chcę jeszcze dopracować sobie same światła. OK. Same światła, gdzie zwiększę sobie tutaj temperatury i karmazynu. Troszeczkę. O tak. Z tym, że od tego, od tej separacji odejmę jeszcze może inaczej. Nie będę odejmował od separacji, tylko to sobie zaznaczę i samą biel jeszcze samą ściągnę, żeby całego tego śniegu mi nie zaznaczało, że tak powiem. Tylko same światełka jakieś oświetlone takie. O! Tak niech będzie. Dobrze. I tu będziemy mieć troszeczkę oświetlenia. Tego ja nawet jeszcze zwiększę sobie na bieli, na... Nieco tak zrobię. Troszkę za mocno tu jest. O, bo nie chciałem, żeby ten śnieg był zbyt żółty, żeby on był w tym klimacie takim, takiego cienia, a jednak gdzieś tu wchodzącego światełka. Tylko troszeczkę jeszcze widzę, to muszę lekko zmodyfikować sobie. Troszkę za bardzo go wyseparowałem, że tak powiem. O, teraz będzie fajnie. Dobrze. Tu jest cacy. To teraz tak, tekstury troszeczkę i na całości zdjęcia nieco przejrzystości. Na całości teraz troszeczkę sobie dehaze'em dostosowuję. Nieco jaskrawości i teraz saturacji dodajmy. Dobrze, teraz jeszcze troszeczkę na cieniach mogę sobie delikatnie wyjść. I to zdjęcie muszę w Photoshopie wykończyć. Także sobie tu jeszcze delikatnie wyjdę, może troszeczkę czerni, nie będę czerni dodawał. Skontrastujemy sobie nieco barwy. O, ten deseń, to jeszcze tutaj pięknie nam się czerwień zaczęła pojawiać na flarze, na bliku. To bardziej flara jest niż blik. A nie będę robił podziału odcieni, przepraszam. Gradingu zrobię go w Photoshopie i tutaj zrobimy końcówkę w Photoshopie. Znaczy po Photoshopie, więc teraz wezmę edytuj w Adobe Photoshop. Filtr z dehaze'em na słońcu. Dobra, no to po tym filtrze z dehaze'em zrobiłem sobie tą winietkę. Kurde, nawet ścina mi ten live, widzę ten OBS. No, kurwa, co się z nim dzieje? W jakiej ja rozdzielczości streamuję? No Full HD, no to bez przesady, no żebym jeszcze 2K miał włączone, to co innego, ale to jest Full HD zwykłe. Ja pierdzielę. Nie mam pojęcia. Dobra, mamy Photoshopa. Robię sobie duplikat tej warstwy, czyli kopię, Ctrl J. Winietki chcę zrobić moje Photoshopowe, więc zrobię dwie puste nowe warstwy. Hop, hop, pomniejszyć. I na tych pustych warstwach, na gradiencie od czarnego do białego, białe ustawiam na przeźroczystość. Robię sobie gradienty. To będzie moja górna warstwa. I tutaj dolny gradient. O, niech będzie tak. Może na tym górnym jeszcze troszkę tak. Nie, to już będzie za mocno. Przybliżymy. Włączam sobie oczywiście łagodne światło na jednym i na drugim. Najpierw sobie ustawię górę.
Troszeczkę tutaj sobie, o, przyciemnimy tak. Myślę, że takie 50 spokojnie wystarczy. I tu na dole też nie za mocno. Tak, niech będzie 35. Dobra, wracam do tej warstwy pustej. Tu sobie jeszcze zrobię poziomy. Ctrl L. Troszeczkę podniosę na półcieniach, troszeczkę obniżę na czerniach. Troszkę za mocno to zrobiłem. Ciężej było troszkę mniej. O, ten deseń. I jeszcze zrobię sobie Ctrl B. Balans kolorów i tutaj sobie zrobię mój grading. Grading w podświetleniach dodaję jeszcze troszeczkę żółci. Żółci może z nutą czerwieni. Tak delikatnie. W półcieniach myślę, że nic. W cieniach wprowadzam troszkę granatu. Bardzo subtelnie. Granatu może z delikatną nutą karmazynu. OK, jeszcze raz zrobię sobie poziomy, bo teraz widzę, że mogę troszeczkę jeszcze na półcieniach sobie delikatnie wyjść. Dobra, troszkę sobie wzmocnię teraz moje winietki. Więc tu niech będzie takie 59-58, a tutaj damy na jakieś 40-38 niech będzie. Dobra, złączymy sobie te warstwy. Takie wypuszczałem z Lightrooma, takie kończę w Photoshopie. Zapiszę. Od razu zamknę też Photoshopa, żeby pamięci nie zżerał. Mam otworzone jako PSD w Lightroomie. I tak mówiłem, tu na koniec sobie jeszcze zrobię delikatną korekcję. Z tego, może tak ciuteńkę sobie jeszcze wyjdę na cieniach delikatnie. A troszkę sobie obniżę na światełkach. OK. Histogram całkiem przyjemny. Teraz jeszcze zabawa barwą. Tutaj ja lubię tą zabawę barwą, bo fajne efekty można takie ciekawe sobie osiągnąć. Oczywiście nie lubię tego przesadzić z tym, więc robię te minimalnie te korekcje, że tak powiem. O, myślę, że tak będzie fajnie. Dobra, i to będzie końcóweczka. I teraz tak, wrócę sobie do tego zdjęcia, wyzeruję je. I z tego zdjęcia zrobiłem takie. Hop, hop. I jak się podoba, kochani? Żuberki fajnie widoczne. Myślę, że barwy, kolory też całkiem są przyjemne. To ciepło słońca przede wszystkim chciałem tutaj osiągnąć, pomimo że, wiecie, tak, na takiej zasadzie, że one gdzieś tam stoją sobie i łapią resztki słońca w ten zimny, zimowy dzień. Tak sobie to zacząłem wyobrażać po prostu. Zaznaczam sobie to i to, że jest obrobione i zostaje nam to, ale zresetuję sobie Lightrooma i pogadamy sobie chwilę. Niech sobie odpocznie ten kuźwa, ta sztuczna inteligencja zasrana moja. No. Dlaczego nie wszystkie prace w PS? Bo w Lightroomie mi się dużo lepiej robi niż w Photoshopie. Photoshopa bardziej używam do jakichś takich mocniejszych ingerencji w zdjęcie. Czyli jakbym musiał rozwalić na warstwy, usuwać jakieś elementy zdjęcia, o to wtedy odpalam Photoshopa, czy po prostu lepiej mi się winiety robi w Photoshopie, aniżeli w Lightroomie. Bo to nie są krowy, Marcinie. Tak, tak, Witku, tak, tak. Kiedyś dzieci w ogóle się nie będą uczyć, tylko będą miały od wszystkiego sztuczną inteligencję, bo teraz od wszystkiego jest kuźwa sztuczna inteligencja. Człowiek może się urodzić debilem,
i skończyć jako debil, całe życie nie myśleć o niczym, tylko być po prostu debilem, bo on ma sztuczną inteligencję w subskrypcji miesięcznej. No. Cześć Wilhelm, witaj. Także takie jest moje zdanie na temat sztucznej inteligencji. No, a ja cały czas jestem, co by wiele tłumaczyło, zaraz do czego dojdę. Mój nauczyciel od informatyki w liceum, tak, to były jeszcze czasy komputerów na korbkę, mówił, że komputer jest mądry na tyle, na ile jest mądry człowiek, który go obsługuje. I ja jestem cały czas takiego samego zdania. No i dlatego mu się cały czas zawiesza i lagi łapie. I zasilanie ma słabe, jest taki zlagowany jak ja, ciągle. Jako sponsor? Tak, jeszcze widzisz, widniejesz. Jeszcze jeden donate i znikniesz. No. Cześć Dariusz, witaj. Ach, nie to. Mam dwie myszki. Bo już nawet, żeby nie obciążać kompa, słuchajcie, to podgląd z live'a robię sobie na laptopie. Tu mam monitor do obróbki, tu mam monitor do OBS-a i do czatu, a na laptopie mam podgląd live'a. I odpalony w razie czego Messenger, aby coś się działo, żeby do mnie pisać. Po prostu, żebym widział, że ktoś coś pisze, że coś się dzieje. I tak, propos tego, co na Borowym kanale robiłem, tam testy, że stream z karty wideo. Niestety, moja karta wideo nie puszcza, nie widzi 2K. Tylko Full HD. Monitor mam 2K, 32-calowy, a w nim puszcza obraz Full HD. To mi się żygać chce po prostu, jak tu widzę ten obraz, więc wszystko rozmyte i takie paskudne. A niestety, jak puszczę przez nią, to mogę puścić tylko Full HD. Tu nie chodzi już o streama, tylko o obraz mój do obróbki, jaki tutaj mam. Więc no, ta obróbka byłaby okropna z mojej strony, bo nie widziałbym w ogóle szczegółów, bo wszystko jakieś takie rozmyte. No jednak to musi być zalecana rozdzielczość najwyższa dla monitora, jakie ciągnie. Bo chciałem przez streama z laptopa po prostu zrobić, przez kartę wideo. No ale, no, widzicie, mam tu wszystko przygotowane. Wezmę znów kamerkę, wyciągnę, taką krótki kabelek. O, wszystko podpinane, niby karta kuźwa chińska 4K. No tak to jest, jak się Żydzi kupi kartę za 80 zł, a nie za 800. HDMI, kable, wszystko podłączane. Oczywiście teraz jest wyłączone, bo ten monitor przez tą kartę niestety nie łapie sygnału w 2K, tylko łapie Full HD i lipa pod tym względem. No, takie mam tu studio, widzisz, kurde. I tak się dlatego tak cały czas tutaj zerkam na boki, bo patrzę na podgląd, czy podgląd działa, patrzę na OBS, a tu patrzę na czacik, a tu obrabia. Więc co? Także tak to przygotowałem, wszystko myślałem, że to pójdzie, ale tu lipa. Kurde, no zastanawiam się, czy ten zasilacz coś pomoże, czy to jest kwestia w końcu zasilacza, czy... No nie wiem, już sam naprawdę nie wiem. Ale możliwe, że tak. Cześć Janku, witaj. No to będziemy ci może kołysaneczki śpiewać o komecie. Witamy, witamy kumpli od gwiazd. Marcin, bana zaraz dostaniesz. No. Z tym Applem, kuźwa, swoim zasranym. RTX-y mają w ogóle, tak, RTX-y mają Nvidia Half Codec do streamowania. On też jest bardzo dobry.
Tylko nie wiem, co tu się dzieje. No kurde, zrobimy test z tym zasilaczy. Pożyczę zasilacz po prostu. Jeżeli udało się Pawłowi ściągnąć lepszy zasilacz, ma na sklepie, to po prostu pojadę, pożyczę zasilacz, podmienię. Przyszły tydzień porobimy sobie live'y normalnie właśnie z jakimś mocniejszym zasilaczem, nie wiem, 750 powiedzmy, i zrobimy testy. No, a jakbym kupował też jakiś lepszy zasilacz, to patrzyłem, że tak koło 700 kosztują takie 750. Żeby też jakiegoś gówna nie kupić, bo wiecie, może być napisane, Chińczyka się kupi, kuźwa, będzie napisane 750, a będzie miał wydajność 550, nie? Dlatego bym chciał albo Chifteka, albo Be Quiet kupić. Wątpię, żeby jedenastka robiła problemy. Na laptopie mi problemów nie robi. Mam ją dłużej. No, albo 850, dlatego no w Donate'a w ogóle 850 wpisałem, żebym chciał kupić. No i te ramy jeszcze. I te ramy jeszcze, bo ramu mi troszeczkę też jeszcze brakuje przy tym wszystkim. No, jak się jedzie tutaj ze streamami i z tym wszystkim i z oprogramowaniem, a to ma się, jest wszystko mam pootwierane, no to też tego ramu tutaj zżera na potęgę. I 32 giga okazuje się, że to jest takie w tej chwili nie tyle optymalne, ale to jest taki minimum. Tak zło. Tak zło. Dobra, włączam Lightrooma na nowo. Jeszcze na weekendzie się trochę pobawię z tym. Zobaczymy. I mamy to zdjęcie. Takie zdjęcie. No i to zdjęcie mi się podoba. Troszeczkę je na ekspozycji wezmę. Nieco na światełka przygaszę. Wyjdę sobie oczywiście z cienia. Nie za dużo. Tu jest, tak patrzę na histogram, jest całkiem przyjemnie. Teraz gdzieś tą bielą, tutaj gdzieś mi spalenizna wychodzi, więc sobie ustawię tak. Od razu sobie troszeczkę dam tekstury. Delikatnie przejrzystości, nie za dużo. I podjadę dehaze'em. I dehaze'em sobie podjadę tak nawet troszkę więcej. O, gdzieś tak. Dobrze. 4,5 tysiąca kelwinów to zdecydowanie za mało. Zdjęcie zrobione, że tak powiem, w takim cieniu, więc no to nawet takie 6,5 tysiąca powinno być, ale ja dam 6150 powiedzmy. Tak, niech będzie takie, może troszeczkę mniej, 5900, a podwyższę sobie na światłach jeszcze, tutaj dorobię. Dobrze, więc tutaj jadę w ten klimat i na dzień dobry. Od razu wpuszczę sobie promyczek i tak, wolałbym go puścić tutaj z tej strony, ale światło mi świeci z tej, jak patrzę na oświetlenie, więc no, jednak muszę puścić tak, jak idzie to światło. Ale wpuścimy sobie tutaj delikatny promysiek światła. Będzie sobie szedł z tej strony kadru, o. Tu akurat wspomagając to drzewo i gdzieś tutaj, tak, ale wezmę wtapianie, sobie dam na full i tutaj. Zrobimy tak, że wezmę bardzo delikatnie, podniosę na ekspozycji, zmniejszę dehaze'a i tutaj zwiększam temperatury barwowej wraz z karmazynem. O, to jest mój promień światła. Tutaj od dołu, przechodząc o nawet w ten sposób, tutaj sobie delikatnie ochłodzę, bardzo subtelnie. Troszkę ściągnę karmazynu. O. Dobrze. Co by tu dalej zrobić? Wiecie, a wasze zdjęcia, to jak mówiłem, ale są nowi na kanale. Cały proces obróbki tego zdjęcia wymyślam w momencie, kiedy ja je włączam na live do obróbki. Więc na bieżąco to jest wymyślane, robione.
troszeczkę dodajmy kontrastu. Jeszcze nieco sobie wyjdę z cienia. Ok. Teraz na całości zdjęcia wyseparuję sobie światła. Dzisiaj robię wszystkie w miarę na ciepło. Zdjęcia. Ale separujemy światła i to takie te ostrzejsze światełka chcę. O, powiedzmy takie niech będą. I sobie też troszeczkę jeszcze ocieplę. Nutka karmazynu. O, niech będą sobie takie. Może jeszcze ciut im dam. Troszeczkę im tutaj na tych światłach wzmocnię sobie saturację. Dodam sobie nieco bieli. Nieco bieli, nieco świateł. Nie szkodzi, że mi tu przepałka wychodzi. Ja sobie ją tutaj usunę, zmniejszę. O, na taką mogę sobie tutaj pozwolić, bo to i tak są... tu i tak te informacje nie byłyby tak widoczne, że tak powiem. W każdym razie to mam tak. Natomiast mam zbyt dużo karmazynu na bieli. To jest zdecydowanie zbyt dużo karmazynu na samej bieli. Więc ponownie biorę sobie zakres luminacji. Separuję samą biel, dosłownie wydzielam z tego zdjęcia. O. I tutaj zmniejszę sobie karmazyn. Przybliżę sobie, żeby zobaczyć. Tak, zmniejszymy i może nawet troszeczkę sobie ochłodzę samą tą biel, żeby biel była taka w miarę biała, nie za ciepła. O! No dobrze. Teraz na całości ponownie separuję w zakresie luminacji, ale tym razem potrzebuję cieni. Cienie na miękko, ale gdzieś już takie niech będą. Na miękko to znaczy, że tutaj suwaki... O, mamy jakby dwa suwaki, nie? Jeden i drugi. W ten sposób jest na ostro, w ten sposób jest na miękko, gdy one są odsunięte od siebie w miarę. I tutaj sobie to chcę troszeczkę ochłonić. Tu sobie dam nutkę karmazynu, ale ochładzam. Jeszcze może troszkę. O, dobra. No i teraz mam, zobaczcie, światełka tam, gdzie są, gdzie jest troszkę oświetlone są liście. Czy gałązki, tutaj powiedzmy, górki na płatach mchu, to jest bardziej podkreślone. O, że jest oświetlone, że jest tam jakieś, że tu jakieś światło pada na to. Widzicie? O to chodzi. Właśnie o to mi chodzi. Na tych przestrzeniach oświetlonych, żeby to światełko było nieco podkreślone. Dobra. O, słodka się wierca, ale mnie plecy po prostu siepią. Dobrze, to jest tu fajnie. Troszkę jeszcze kontrastu, powiedzmy, dodajmy. Nieco na krzywych, delikatna eseczka. I ja sobie chyba na tym zdjęciu pozwolę podnieść czernie, zrobiąc takiego delikatnego vintage'a, że tak się wyrażę. Nie to. Chociaż troszkę tak, może minimalnie. O tak. Teraz jeszcze troszeczkę czerni sobie tu obniżę. Delikatnie jeszcze podniosę na przejrzystości. Zmniejszę troszkę tekstury. Dobra. Powrócę sobie do maski tej z cieniami. I jeszcze tutaj wprowadzę troszkę więcej chłodu. Może nawet nieco to rozciągnę troszkę. Okej. No dobrze, teraz wprowadźmy sobie winietę kierunkującą światło. I no, odklej się. Tam i pójdzie w ten sposób. Tak ją tutaj jakoś zrobimy, może pod mniejszym kątem.
O. Powrócę z wtapianiem na około 70. Odwracam maskę, tu troszkę kontrastu. Schodzę ekspozycją, natomiast dodaję na światłach i dodaję troszkę na bieli. Wiecie co, ja rezygnuję z tej krzywej. Rezygnuję z niej. Idę w ten klimat. Więc tutaj muszę z powrotem troszkę ociepić. O, dobra. Tu na dole te skały bym troszeczkę sobie ochłodził. Więc zrobię sobie film liniowy. Powiedzmy w ten deseń. I na tym filtrze liniowym przetnę go z zakresem koloru i wybiorę sobie przestrzeń barw, powiedzmy taką. O, niech będzie. I tutaj to sobie troszeczkę tu teraz ochłodzę. O, tak. Bardzo fajnie. Czerni za dużo. Troszkę tą winietę jeszcze muszę... A ją odwrócona miała być. Kurde. Troszkę ją to zmodyfikuję. O, niech sobie pójdzie tak. Dobrze. Teraz tak. Ściągnę sobie na jaskrawości. A dodam saturacji. Dobrze. Skontrastujemy kolory. No zielonym jadę troszeczkę w seledyn, ale troszeczkę go odbarwię ten zielony, żeby nie był taki radioaktywny. Pomarańczem delikatnie pod czerwień, czerwienią pod bordo. To tutaj te liski wszystkie, one jeszcze się pięknie dodatkowo będą różnić barwą. Natomiast jeżeli chodzi o żółty, no tu się zastanawiam. Ale żółtym chyba troszeczkę podjadę sobie w kierunku zielonego, tak bardzo delikatnie. O. Dobrze. Troszkę jeszcze przejrzystości. Jeszcze może minimalnie z cienia. Tu drobne korekcje. Borowy podział odcieni można zrobić. Borowy to znaczy na światełka troszkę ciepła, troszkę chłodu na cienie, ale z przesunięciem bardziej w kierunku światełek. I to ma być tylko bardzo drobne, więc bardzo mało saturacji daje. No i teraz tutaj troszeczkę niebieskim na minus podjeżdżam. Czerwonym delikatny minus, ale tutaj jeszcze zielony sobie dostosuję. Dobra, niech będzie tak, z tym, że nasz zielony jeszcze tutaj sobie może powrócę troszkę z saturacją, ale jeszcze troszeczkę to delikatnie te barwy tutaj skontrastowię. Skontrastuję, nie skontrastowię, matko, co to za słowo. Troszkę mniej tu, troszkę mniej, troszkę mniej, troszkę mniej. O! I dobra, myślę, że tu już nie ma co więcej kombinować. Co najwyżej, no... przywinietowałbym sobie to jeszcze w Photoshopie. No mam tutaj pomysł jeszcze, jak te winietki sobie puścić, więc sobie to puszczę. Do zobaczenia, Witku. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc. Użyj osadzonego profilu. Oczywiście duplikat. Dwie puste warstwy. I tak. Od góry sobie zrobię troszkę mocniej z tej strony. Pociągnę i troszeczkę z tej. O. Natomiast jeżeli chodzi o dół,
troszkę mocniej tu i troszkę tu. Łagodne światło, ustawiam sobie górę. Matka, jak tam strzelają tymi drzwiami. No. Troszkę jeszcze. Dobra, niech będzie tak. I teraz dół. Na dole nie za dużo. Tyle. Złapiemy. Ctrl L. Jeszcze sobie tu weźmiemy i delikatnie na półcieniach podniosę, a troszeczkę na czerniach wprowadzę. Takie subtelne korekcje jeszcze. Pyk. Złapiemy, zapiszemy. Tu zamkniemy. To sobie wyzeruję. I tak, z tego zdjęcia poszedłem w takie zdjęcie. Tutaj może nawet troszeczkę na całości teraz można minimalnie jeszcze ochłodzić. Nuta karmazynu. Delikatne ochłodzenie. Jeszcze możemy saturacji troszeczkę dodał. O! Więc z tego klimatu w ten klimat. Jeszcze zobaczmy sobie na 100%. Wybierzmy sobie jakieś miejsce, które będzie ładnie kontrastować barwy. O, tu będzie widać światełka, jak są opanowane, barwy jak idą i tutaj kontrast jeszcze tych liści. A. No to mniej więcej jest to chyba, nie? Takie ujęcie wziąłem tam. Tak. Pyk. I pyk. No zobaczcie same liście, jak tu są takie bure, takie ponure, a tutaj mamy takie bardziej wesołe, żywsze, takie jesienne, pocztówkowo-bajkowe. I o coś takiego mi właśnie chodziło. I to samo, żeby ta jarzębinka, ona się tutaj bardziej wybijała na tle tej chłodnej, ciemnej zieleni świerków, chociaż tu jest świerk, tu jest jodła. Tak, tu też jest jodła. Po czym poznać? Zobaczcie, świerk jak ma gałęzie, to one mu zwisają, takie chrapy wiszą. A na jodle styrczą do góry. No. Także, o. Dobrze. Obrobione. Cacy. No i mamy 2 godzinki live'a. Widzę, tylko 50 osób zostało. Więc myślę, że powolutku możemy kończyć i że tyle zdjęć nam na dzisiaj wystarczy. Widzimy się w poniedziałek, kochani. Widzimy się w poniedziałek, zapewne koło 21. O i tak, i przy okazji zapraszam na Borowy kanał, bo na Borowym kanale dzisiaj pojawił się nowy vlog, więc jak komuś jeszcze dzisiaj mało, to jeszcze 20 minut vloga fugującego Borowego może sobie pooglądać. O i tak. Czy są jakieś pytania? Czy jeszcze chcecie o czymś sobie, kochani, pogadać? Czy moi kochani jeszcze chcą o czymś pogadać? Cisza na czacie. Cisza. Więc co? Będziemy kończyć, kochani. Bardzo wam ślicznie za dzisiaj dziękuję. Kto jeszcze nie dał nieszczęsnej łapki, to bardzo proszę, daj tą łapkę. Zapraszam do subskrypcji kanału Robaczki. Ja przez weekend mam zamiar dalej walczyć z remontem i z moim fugowaniem. Także zobaczymy już co i jak.
Marcinie, jeszcze nie wyczyściłem serwera, ale jutro prawdopodobnie będę czyścił wszystko. No. Jutro będę prawdopodobnie wszystko czyścił, cały serwerek. Ale mam jeszcze zdjęcia pobrane wcześniej na dysku. Także o. O. Dobrze, kochani. Zmęczony strasznie jestem. Plecy już mnie siepią od tego siedzenia. Za dużo tego komputera na dzisiaj. A sporo porobiłem, bo robiłem przywyborowe foto i przy socjalach dzisiaj i montowałem vloga. Potem trzeba było go ładnie opisać, zrobić na YouTube'a. Z samym montażem trochę zeszło, bo tam było takie opierdzielenia, paplaniny i nagrywania z dupy, że tak powiem, więc trzeba było to wszystko powycinać, po jakoś w jedną kupę skleić. Więc trochę też mi z tym zeszło parę godzin. Przepraszam, z wyborowe foto sobie walczę, znaczy walczę, robimy newsletter, jest sporo kodu do pisania, czy to pisze akurat Michał mi robi, ale ja przygotowuję grafiki pod to i tego typu rzeczy. Plus jeszcze tam dodatkowe produkty, no dzisiaj jeszcze spisałem, jeszcze tego nie wrzuciłem na wyborowe, ale przygotowuję na razie na brudno, nowe albumy mamy z, o właśnie, fotoalbumy, kochani, ze zdjęciem na okładce wprowadziłem, pokażę wam jak wyglądają, mam tu takie trzy przykładowe zdjęcia, gdzie ja to mam. Sklep wyborowe foto, nowa strona, banery, grafiki, miniatury, zdjęcia produktów, fotoalbumy. Tutaj będą. O, takie opcje fotoalbumów ze zdjęciem na okładce. Wprowadzam i trzeba to fajnie wszystko sobie opisać. Tak się prezentują. Więc no jest tego troszeczkę do zrobienia. No i tam jeszcze parę innych takich błędów jeszcze poprawiam. Także troszkę z tym wszystkim po prostu schodzi. No ale powolutku do przodu. Gorąco zapraszam na wyborowe foto. Jest to mój serwis fotograficzny, gdzie możecie sobie zamówić fotoksiążki, fotoalbumy, kubki, fotoobrazy swoimi zdjęciami, ale przede wszystkim profesjonalne, zajebiste wydruki fotograficzne, wydruki atramentowe, także powiększenia i odbitki z procesu fotochemicznego. Także gorąco zapraszam. No i dziękuję ślicznie wam za dzisiaj jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w poniedziałek. Mam nadzieję, że już troszeczkę moje plecy będą podleczone i będę bardziej radosny. I mam nadzieję, że może już będzie nowy zasilacz i będziemy jakieś testy robić, czy to zasilacz, czy nie zasilacz. No. Ślicznie dziękuję, trzymajcie się cieplutko jeszcze raz, hej i pa pa.